30 września 1939 roku. W pobliżu Grodna wsadzili nas do pociągów. Jedziemy w wilgoci i ciasnocie. Trudno jest zasnąć. Nie wiem, ile wytrwają niektórzy ranni żołnierze. Sople formujące się przy oknach to jedyne źródło wody pitnej. Października 1939 roku. Wreszcie wysiedliśmy. Z jakiegoś powodu nie jesteśmy już jeńcami, a gośćmi. Oficerowie NKWD już kilka razy wzywali nas na nocne przesłuchania. W obliczu tego obłędu to chyba nic dziwnego, że nie wiemy, co powinniśmy zrobić. 20 marca 1940. Wygląda na to, że Sowieci nieco złagodnieli. Wśród żołnierzy krążą plotki, że lada chwila nas wypuszczą. 15 kwietnia 1940 roku. Moje modły wreszcie zostały wysłuchane. Dziś rano odczytano moje nazwisko. Czuję zapach wiosny i od dawna nie czułem się tak pełen życia. Mam nadzieję, że już nigdy więcej nikt nie każe mi tak podróżować. Katyń. Ostatni świadek. Film oparty na faktach. Anglia, rok 1947. Nie przyglądaj się pan tak. Najpewniej samobójca. No, pięknie. To chyba list pożegnalny. Biedak. Dobra, zabieramy go. Uwaga pod nogi. Brytyjskie wojska kończą okupację Iraku. Sandy napisze o dokach, MacLeod o Redcliffie, a John o związkach w ramach pokuty. Tylko nie za drażliwie. Underwood o festiwalu cydru. To tyle. Zmykajcie. Odmówiłem już. Nikt nie chce reportaży o samobójcach. Zwłaszcza teraz. Odstraszają czytelników. A jeśli to nie samobójstwo? Mam kontakt w obozie. Steven, mój drogi. Czy policja choćby raz zasugerowała, że może to być coś innego niż samobójstwo? Nie. No właśnie. Dlatego nie irytuj mnie, proszę. Wojna to coś okropnego. Przerasta wielu ludzi. Nic ponadto. Nie ma o czym pisać. Wyrażam się jasno? Tak. Dziękuję. Zmykaj. Rose? Tak, pani Underwood. Byłaś kiedyś na festiwalu cydru? Dobry wieczór panu. Znów tak późno? Przez pracę. Ach tak. Dobranoc.
Rekordowe zyski. Umiera polski żołnierz. Od melancholii po rozpacz. Mimo wdrożenia w tym roku ustawy o przesiedleniach Polaków, na Zachodzie dochodzi do kolejnych tajemniczych samobójstw. Martwi to byli żołnierze II Korpusu Polskiego. Przypadek? A może objaw czegoś o wiele gorszego? Obóz dla uchodźców w Bristolu. Słucham. Ja do kapitana. Dzień dobry. Dobry. Chwileczkę. Przyjechał pułkownik Piotrowski z dwoma uchodźcami. Każcie zrobić spis brakujących towarów i wysłać zamówienie. Dzień dobry. Jedziemy do Ameryki? Dziękuję. Powodzenia. Wszystko się zgadza. Zawołałby ich pan? Muszą złożyć parę podpisów. Oczywiście. Życzę sobie panowie zjeść śniadanie przed podróżą? Nie mamy wiele, ale rozgrzewa. Bardzo chętnie. Janet, gdy skończycie, zaprowadź pana do mesy. Tak jest. John? Później pogadamy. Tędy proszę. Pułkowniku, nazywam się Stephen Underwood. Kapitan to mój brat. Piszę dla gazety Western Post. Pułkownik Janusz Piotrowski, dawniej z II Korpusu Polskiego. Bardzo mi miło. I wzajemnie. Chodźmy. Pułkowniku? Nie, Stephen. Chętnie wysłucham pana brata. Byłem ciekaw, czy skomentuje pan wczorajsze samobójstwo pana rodaka, Sosnowicza. Nie jest pan zaskoczony. To przerażające, gdy tak dumny człowiek traci wszelką nadzieję. Z jakiego powodu? Tacy jak Sosnowicz walczyli na wojnie za ojczyznę, a Związek Sowiecki wchłonął ich i uznaje ich za wrogów państwa. Wymordowano całą jego rodzinę. Nie ma na to dowodów, pułkowniku. Wierzył w to na tyle, by odebrać sobie życie. A pan dlaczego wierzy? Bo wszyscy zapomnieli, że w 1939 roku Związek Sowiecki najechał Polskę z tych samych pobudek, co jego niemiecki sojusznik, by zetrzeć Polskę z mapy oraz wyniszczyć jej kulturę i naród. Zaś gdy zajmowali Polskę w 1944, czekali, aż naziści zduszą Powstanie Warszawskie, by nikt nie zagroził im jako nowemu okupantowi. Niedawne wolne wybory, które odbyły się w Polsce, były jedynie sowiecką farsą. Prawowity rząd pozostaje na emigracji w Londynie, lecz Anglia oraz Stany Zjednoczone już go nie uznają. A wojska polskich sił zbrojnych były nieobecne na zeszłorocznej paradzie, żeby nie rozsierdzić Stalina. Czy słysząc to, sądzi pan, że wszystko jest w porządku? Rozumiem, że świat obawia się wojny, jak my wszyscy. Ale lęk nie usprawiedliwia ignorancji.
Pański brat to rozumie. Wciąż musi jednak przekonywać moich towarzyszy broni do powrotu do Polski, choć niekoniecznie będą tam bezpiecznie. Nie odsyłamy nikogo pod przymusem. Skądże znowu, kapitanie? Chodźmy, pułkowniku. Śniadanie stygnie. Spotkajmy się. W 9:30 w pubie. Za dużo ludzi. Sami miejscowi. Dobrze. Po 8:00? Uciekam. Mason mnie wzywa. Musisz? Jakbyś nie wiedział. Siedziba wywiadu wojskowego w Bristolu. Proszę. Dzięki, Stanley. Wciąż na służbie? Trudno cię uświadczyć bez munduru. Rzadko się widujemy. Mam pełne ręce roboty. Dobrze, że jesteś. Dostaliśmy zaproszenie na bal do Robinsonów. Rety, to już ta pora? Wiem, że to skrajne nudy, ale w tym roku chciałbym się wybrać we dwoje. Będą twoi rodzice. Wybacz, ale raczej nie. Będzie nieco dziwnie, jeśli pójdę sam. Mogą zacząć plotkować. Skoro muszę. Cudnie. Jeszcze jedna sprawa. Jeśli zechcesz, możesz mi wyświadczyć kolejną przysługę. Dziś rano przyjechali dwaj uchodźcy, Łoboda i Nowak. Jak zawsze, nic ci nie umknie. Będziesz tak miła, by donosić mi, gdzie się znajdują? Oraz kto ich odwiedza i tak dalej? Po co? Pewnie po nic. Z pisma z Londynu niewiele wynika. Nie ma powodu do obaw. Nie oczekuję codziennych wycieczek. Wystarczy krótki telefon. Domyślam się, że jesteś zajęta przesiedlonymi. Tak. To wszystko? Powinnam już wracać. Nie będę cię dłużej trzymał, ale chciałbym, by to zostało między nami. Pewnie. Załatwione? Co? Z tym balem? Tak. W porządku. Wiesz, po co się żenił. Nie jest tak podły, jakim go malujesz. A twój ojciec miał prawo zlicytować cię jak przedmiot? Wierzyli, że będzie dobrym mężem. Chcieli dla mnie dobrze. Wiedzieli? Dla nich nie chodzi o miłość. A ja chciałam za niego wyjść. Szczerze go kochałam. Rzecz jasna, nie wiedziałam tyle, co teraz. Kocham go inną miłością. To mój przyjaciel. Kłamiesz. Co mam więc zrobić? Porzucić męża, posadę i rodzinę i uciec z tobą do Londynu? Niemożliwe.
Jeśli wierzyć polskiemu pułkownikowi, ten reportaż jest całkiem bezpodstawny. Te samobójstwa są tragiczne, ale nic ponadto. Zwykłe samobójstwa. Dobry wieczór. Co podać? Ile za to? 4 pence. A za to? 3,5. To 2 kufle specjalnego. Pomyję dla świń. Bez pijany nie ma sensu. Dolewkę? Proszę. Darmo zjady. Chcą ich wpuścić do kopalni. Już po wojnie. Odesłać dziadów do swoich, a nie dawać im nasze posady. Boicie się komuchów? Tu też was znajdą. W końcu rządzi Partia Pracy. Guzik, wiesz. Kto cię pytał, Polaczku? Jestem z Rosji, nie z Polski. Co mnie to obchodzi? Jeden pies, wynocha. Idziemy. Jazda i nie wracać. Nie chcemy was tu. Wystarczy, Bill. Ja tu rządzę. Idziemy. A piwo kto wypije? Panie Nowak, to ja, Jeanette Mitchell z obozu. Przepraszamy, musimy wracać. Mówił, że jest z Rosji. Piszę do gazety. Miałbym do pana kilka pytań. Nie. Dlaczego podaje się pan za Polaka? Panie Łoboda. Za nikogo się nie podaje. Zrozumiałbyś, gdybyś widział to, co ja. Czyli co? Będą cię chcieli zabić tak jak mnie. Kto taki? Wszyscy. Steven. W porządku. Proszę cię. Co ze sobą miał? Nie pamiętam. Ciuchy i niewiele ponadto. Daruj. Słyszałeś, co mówił. Nie sądzisz, że gdyby chcieli go zabić, już dawno by to zrobili? Mogą go nie znać. Być może wie coś o samobójstwach. Miałbym swój reportaż. Pozwól mi. Dla nas.
Po polsku. Może tylko to przechowuje. Nie. Nasza maszynistka, Rose Miller, jest z polskiej rodziny. Może mi przetłumaczy. A gdy Łoboda odkryje, że zniknęły? Na pewno wszystko tu ginie. Może pomyśleć, że to ja. Trochę go pozbywaj. Słyszałam, że robisz to dla nas. Bo robię. Jak dotąd ja biorę na siebie całe ryzyko. Oddaj pudełko. Muszę to zrobić. Panie Underwood, napisałam. Reportaż z festiwalu. Dzięki. Mam kolejną prośbę. Dobrze. Trzeba to przetłumaczyć. Poproś ojca. O czym to? Nie wiem. Ale też nie mów nikomu. Śpieszy mi się. Stephen Underwood. Stephen. They can't find him. Nigdzie go nie ma. Raz jeszcze przepraszam. Jak potwierdzi pan Nowak, pan Łoboda znikał już nieraz. Ma wiele zmartwień i chwilami daje się ponieść wyobraźnię. Znajdzie się. Powiesz im o pudełku? Wciąż mnie obwiniasz? Nie mógł od tak zniknąć. Polacy znów go przenieśli. Ustal dokąd. Ojciec pyta, skąd pan to wziął. Dlaczego?
To cenne zapiski. Proszę na nie uważać. Dzięki. Nie wiem, co się stało. Pociąg zatrzymał się na bocznym torze. Rosjanie kazali nam opuścić wagon. Rośnie tu duży las. Ładują nas do więziennych furgonetek. Muszę przestać pisać. Słucham pana? Szukam pułkownika Piotrowskiego. Proszę za mną. Pułkowniku? Coś podać? Można? Skąd Rosjanin miałby pamiętnik, listy oraz rzeczy osobiste młodego polskiego oficera przetrzymywanego w obozie w Związku Sowieckim? I dlaczego sądzi, że wszyscy chcą go zabić? Nie mam pojęcia, o czym pan mówi, panie Underwood. Przepraszam, jestem zajęty. Mam pudełko. Chcę pomóc. Nie. Chce pan swój reportaż. Zatem pomóżmy sobie nawzajem. Nic pan nie wskóra. Jeśli chce pan pomóc, proszę zwrócić mi pudełko. Chcę się spotkać z Łobodą. Żegnam pana. Pułkowniku? W takim razie pójdę do władz i powiem, skąd to mam. Zleciłem tłumaczenie tekstów. Chodźmy. Proszę zaczekać. Adiutant zabierze pana do Łobody. Czyli wiecie, gdzie jest. Pozna pan prawdę, ale na tym moja pomoc się kończy. Wszystkiego się wypra, a pan nigdy więcej nie zobaczy Łobody. Wyrażam się jasno?
W tym miejscu, o 5:00. Stąd pana zabierzemy. Ma pan być sam. Dacie mi jakąś gwarancję? Nie. Chcę przeprowadzić wywiad z Łobodą i wrócić z nagraniem. Po co? By nie zostać z niczym. Załatwi się. I proszę mi zwrócić tłumaczenia. Dzięki. Chyba pokryje pan zniszczenia. Kto to zrobił? Policja. Mówili, że podejrzewają pana o ukrywanie kontrabandy. Przecież to bzdura. Przykro mi. Przez to pańskie wracanie po nocy już nie jestem taka pewna. Jeśli dobrze się orientuję, dom wciąż należy do mnie, panie Underwood. Nettie? Nettie, please. Proszę cię. I'm sorry. Przepraszam. What is it? Co się stało? They've taken the box. Zabrali pudełko. Then it's over. Czyli to koniec. I'm gonna see the box. Jadę do Łobody. You know where he is? Wiesz, gdzie jest? Piotrowski wie. So how do you know? Może to oni je wzięli. Obiecałem je oddać w zamian za wywiad. Skąd myślisz, że nie kłamią? Nie masz pojęcia, kim są. Muszę się dowiedzieć. To cię nie dotyczy. Jeśli coś mi się stanie, przekaż je policji. Ale... Czekaj tu.
Podobno mogę ci ufać i wszystko opowiedzieć. Tak. Wziąłeś pudełko. Jak mam ufać złodziejowi? Nie chciałem źle. To pójdzie do gazety? Zrobię, co w mojej mocy. Usiądźmy. Nazywam się Iwan Kliwozierczew. Mieszkałem pod Smoleńskiem, w małej wsi Nowe Batioki. Byłem tam, gdy przyjechali tamci. Mówili nam, że to Finowie. Ale mój znajomy, Kisieliew, poznał te ich kwadratowe czapki. To byli sami Polacy. Codziennie pakowali ich do czarnych wozów więziennych i wieźli ich do lasu. W lesie NKWDziści wiązali im ręce za plecami i zakładali sznur na szyję. Zaciskał się, gdy człowiek się szarpał. Kładli ich na ziemi i przystawiali im broń z tyłu głowy, jeden za drugim. Trupy wpadały do dołu, twarzą do ziemi. A tamci ładowali broń i czekali na kolejnych. I tak raz za razem, aż było po wszystkim. Gdy przyszli Niemcy, też przywieźli Polaków, jeńców, którzy umacniali drogi dla czołgów. To nie Niemcy znaleźli trupy, tylko Polacy. Wtedy opowiedziałem, co widziałem. I zaczęliśmy kopać.
Zabrałem książkę i listy od trupa młodego. Gdzie to było? Gdzie to zrobili? W lesie. W Katyniu. Ilu? Do dziś wykopano przeszło 4000. Brakuje co najmniej 3 razy tylu. Głównie oficerowie, rezerwiści, prawnicy, nauczyciele, księża. Stalin wiedział, że nigdy nie poddadzą się Sowietom. Wytrwaliśmy pod wieloma zaborami, a to byli nasi najlepsi obywatele. Walczyliby o wolność do upadłego. Stalin wymordował ich, by Polska już nigdy nie wstała z popiołów. A Anglicy? Wiedzieli o tym? Pewnie, że tak. Anglia i Ameryka wolały wszystko zatuszować. Armia Czerwona miała dalej walczyć z Niemcami. Obawiali się, że się pogodzą. Dziś patrzą bezsilnie, jak Stalin zagarnął pół Europy. Mój kraj jest pod okupacją. Nie wolno tam skrytykować Stalina. Moi rodacy są dobrzy. Musisz ustalić, co się stało. Znaleźć morderców. Potrzebne nam dowody. Pamiętnik oraz listy. Dowody, że zbrodni dokonali Sowieci w 1940, a nie Niemcy rok później, jak głosi obiegowa opinia. Masz pudełko? Skradziono mi je. Proszę. Tak. Teraz? Po co? Dobrze, za 5 minut. Co ty odstawiasz w środku nocy? To ważne. Ja myślę. Opowiedz mi o Katyniu. Dlaczego? W 1940 wywieziono tam Polaków. Muszę ustalić, co się z nimi stało. Piotrowski ci kazał? Nie. Sprawdź w gazetach. Chcę zobaczyć dokumenty. Wiesz, że nie pomogę. Nie mogę się zadawać z dziennikarzami. Nawet małomiasteczkowymi. Proszę cię. To by tłumaczyło samobójstwa. Zabito ponad 4000 Polaków. Odmaszerować. To Niemcy. Niemcy. Znasz prawdę? To oficjalna wersja. Fałszywa. Wierzę, w co mi każą. Wolisz schować głowy w piasek? To moja praca. Idź stąd. Walczyłeś, by bronić ludzi przed tyranią i zwrócić im wolną wolę. A teraz chcesz stać bezczynnie? Idź do domu i nie mierz tak wysoko. Już raz zrobiłem, co mi kazano i nie poszedłem na wojnę.
ale wreszcie w coś wierzę. Nie bądź dzieckiem, już po wojnie. Rozpętasz kolejną, by uleczyć swój kompleks? Ciesz się, że nie walczyłeś. Nie. Masz rację. Nie mogłem walczyć. Przez to. Philip Edwards, rozczarowany socjalista z Cambridge. Pracuje w archiwum MSZ. Jeśli coś mają, on to znajdzie. To moja przepustka. A z tym przejdziesz przez bramę. Coś wymyślisz. A teraz wynocha. A co do tamtego wypadku, to moja wina i wiem, że mogłeś oślepnąć. Przepraszam. Spotkałeś go? Tak. Gdzie jest? Rosną tylko w jednym gospodarstwie. Jadę do Londynu. Przechowaj tamte tłumaczenia. Nie jedź. Muszę. Nie. Rozdmuchujesz to. Mimo wszystkiego, co się stało, wiesz, że nadal mi na tobie zależy. W takim razie daj mi spokój. To twój Steven tak utrudnia ci życie. On cię w to wplątał, nie ja. Powiedz mi, co zamierza. Wie, gdzie jest tamten? Zrozum, że tu nie chodzi już tylko o ciebie i Underwooda. Wymieszaliście się w bardzo delikatną i potencjalnie niebezpieczną sprawę. Coś mu grozi? Jeśli zdradził ci, gdzie ukryli Rosjanina, musisz mi powiedzieć. Słuchaj. Powiedz, co wiesz. A dam wam się dalej spotykać. Nie rzucajcie się w oczy, a nie powiem już na ten temat ani słowa. Sprawa przycichnie. Żadne z nas nie chce stać się obiektem skandalu. I chyba oboje postaramy się do niego nie dopuścić, prawda? Nie możesz mnie tu trzymać.
Moi koledzy przyjdą. Będą mnie szukali. Nikt nie przyjdzie. Zrób tylko, co należy, to cię wypuścimy. A ty kto? Przyjaciel. Z domu. Teraz tu jest mój dom. Nie tęsknisz za gospodarstwem, za rodziną, za przyjaciółmi, za mówieniem w ojczystym języku. Nie zasługujesz na takie życie. Chcesz zbierać jabłka i mieszkać jak jeniec w obozie pełnym włóczęgów i wieśniaków? Wróć do swoich, Iwanie. Tam jest twoje miejsce. Po wszystkim, co zrobili ci tamci faszyści, zostałbyś bohaterem. Spójrz. Wypisałem już całe oświadczenie. Jest w nim cała prawda, że Polacy budowali drogi w Smoleńsku, a potem Niemcy zebrali wszystkich i pozabijali. W lesie w 1941 roku. Pamiętasz? Musiałeś potem wbrew swojej woli wycofać się wraz z niemieckimi tchórzami, aby potem mogli fałszywie oskarżyć Związek Sowiecki o te straszliwe zbrodnie. To kłamstwa. Wiesz, że już nikt ci nie uwierzy. Podpisz tylko oświadczenie, a puścimy cię wolno. Pojedziesz do domu, czy dokąd tylko chcesz. Nie. Jesteś głupcem. Durna, głupia świnio. Myślisz, że ktoś się tobą przejmuje? Tacy Polacy? Nikogo nie obchodzisz ani ty, ani twoje słowa. Hyde Park w Londynie. Pan Underwood? Tak. Służyłem w Austrii z pańskim bratem. Dobry człowiek. Oto adres i mapa. Akta, które pana interesują, zostały utajnione. To swoista mapa do skarbu. Świat się zmienił, panie Underwood. Podczas wojny dawano nam rozkazy, a my je wypełnialiśmy. Nie podważaliśmy ich. Wszystko było takie czarno-białe. Ale dziś już nic nie ma sensu. Nie wiadomo, kto tym rządzi.
Pójdziemy się napić? Nie. Muszę iść. Jeśli mógłbym kiedyś jakoś pomóc, nie ma potrzeby. To była ucieczka od rutyny. Chwilami myślę, że kiedyś zginę w tym archiwum, zasypany przez górę kurzu. I nikt nie zwróci uwagi. Pozdrowienia dla brata. Powodzenia. Kapitanie Underwood, życzy pan sobie eskortę? Memoranda wewnętrzne, pierwszy kwartał 1943. Protokół tajności F-12 nie rozpowszechniać. W obliczu zgromadzonych dowodów trudno jest podważyć radziecką winę. Jeśli wina ta zostanie stwierdzona, czy możemy oczekiwać, że w kolejnych dekadach Polacy będą skłonni żyć w zgodzie z Rosjanami? Dokument jest niebezpieczny. Gdyby wpadł w niepowołane ręce, mógłby poważnie nadszarpnąć nasze relacje z Rosją. Jeśli chodzi o oficjalne wypowiedzi w sprawie zbrodni katyńskiej, musieliśmy mieć na uwadze konieczność zachowania dobrych stosunków z rządem radzieckim. W efekcie pozornie wydawaliśmy swe osądy z większą ostrożnością, niż powinno się to zrobić w oparciu o zdrowy rozsądek. Istotnie zmuszeni byliśmy zasłonić się dobrym imieniem Anglii, niczym mordercy, którzy ukryli dowody masakry pod cienką warstwą igieł.
Raport O'Malley'a. Jednoznaczne dowody. Sowieci winni. Myślmy o tej sprawie zawsze, lecz nie poruszajmy jej nigdy. Takiej też rady udzieliłem polskiemu rządowi na emigracji, jednak niepotrzebnie. Niedola związana z pobytem w naszym kraju już nauczyła ich, że w polityce istotnie lepiej jest przemilczać sprawy, które wzbudzają w nas najsilniejsze emocje. Raport utajniony. Pułkowniku, widziałem akta i raport Owena O'Malley'a, angielskiego ambasadora przy rządzie polskim. Wiedzieli o wszystkim. Ivan Krivozjercev nie żyje. Znaleźli go wczoraj wieczorem, zawieszonego na drzewie. Wątpię więc, by ktokolwiek miał szansę zobaczyć te papiery. Dlaczego nie ukryliście go wcześniej? Nie chciał. Zgodził się dopiero po stracie pudełka. Dołączył do naszych wojsk we Włoszech. Tam spotkał pana Nowaka. Po pijaku wymsknęło mu się, że był w Katyniu. Przy zbrodni. Tylko on dotarł na zachód. Zdołał uciec jako jedyny, gdy Sowieci odzyskali rejon. Rosjan zawstydzał. Anglikom stwarzał kłopot. A Amerykanów nie obchodził. Gdy zaczepił ich w Norymberdze, prawie odesłali go do rosyjskiego sektora. Mówił pan komuś o waszym spotkaniu? To nie moja wina. Słucham. Kto wiedział? Przepraszam. Nie wpuszczę pana. Takie rozkazy. Ja do brata. Kapitana przeniesiono. A porucznik Mitchell? Nie wiem. Z kim połączyć? Z archiwum MSZ. Przełączam. Archiwum słucham. Z Philipem Edwardsem. Chwileczkę. Pan Edwards jest na urlopie. Do kiedy? W jakiej sprawie pan dzwoni?
Kupujcie Western Post. Zapraszamy. Świeżo wydrukowane. Mogę na słowo? Wybacz, Steven, ale już tu nie pracujesz. Słucham? Świetny pomysł. Powierzyć reportaż maszynistce. I słusznie. Jest bardzo obiecująca. Dlatego będzie teraz wykonywała twoją pracę. To miesięczna odprawa. Zbieraj się. Mam reportaż. Ani słowa. Rząd brytyjski zatuszował morderstwo przeszło 15 tysięcy polskich żołnierzy, zabitych przez Sowietów w 1940. Zdradzili cały naród. Własnych sojuszników. Kraj, którego bronili na wojnie. I to nie wszystko. Wczoraj wieczorem w Bristolu zabito ostatniego świadka tej masakry. Bujną masz wyobraźnię. Co ci powiedzieli? Wypraszam sobie. Że stracisz pracę? Gazetę? Albo twarz? Że obowiązkiem patrioty jest tego nie wydrukować? Jeśli zaraz nie wyjdziesz, każę cię wyrzucić. Zatrzymaj forsę. Zwalniam się. Panie Underwood, urządzam remont w bardzo niedalekiej przyszłości. Musi pan zwolnić pokój. Nie mam zamiaru wyrzucać pana na bruk. Dam panu trochę czasu na znalezienie nowego lokum. Zgodzi się pan, że 2 tygodnie to aż nadto. I ma pan gościa. Nie spodziewałam się tego. Co zrobiłaś? Martwiłam się o ciebie. Co zrobiłaś? Mason kazał obserwować Łobodę i wszystko mu mówić. Wydałaś go? Dlaczego nie powiedziałaś mi o Masonie? Myślałam, że to tylko pogorszy sprawę. Pogorszy? Nie żyje.
Zwiesili go z drzewa. Wiem. Cofnęłabym, co zrobiłam, gdybym tylko mogła. Nie sądziłam, że Mason byłby do tego zdolny. Wciąż nie sądzę. A co z Johnem? Zabrali go do Londynu. Nie będziesz miał z nim kontaktu. Wyślą go za ocean. Zachowałam to. Są nic nie warte. Idź sobie. Wyjdź i to już. Wniosek przedłożony przed królem w parafii Flags Barton w hrabstwie Somerset z dnia 3 listopada 1947. Koronerowi zleca się niniejszym ustalenie przyczyny śmierci Iwana Kliwozierczewa, alias Michała Łobody, dokonawszy oględzin jego zwłok. Świadkowie zaprzysiężeni? Tak. Zacznijmy więc. Było około 5:00. Szedłem Long Orchard. Pracuję nieopodal. Gdy mijałem most kolejowy przy drodze z Court House Farm, zobaczyłem wisielca na drzewie. Na jabłoni. Zwisał z rzemienia z wysokości około 2,5 metra. Wywnioskowałem, że Denat obwiązał sobie rzemień wokół szyi, wdrapał się na drzewo, przywiązał drugi koniec do gałęzi i zeskoczył. Odwiązaliśmy go i opuściliśmy na ziemię. Był już sztywny i zimny. Przeszukawszy ciało, znalazłem portfel oraz 3 listy. Jeden był zaadresowany do tajnych służb. Słuchamy. Trafił do kostnicy na Long Ashton. Dobrze go znałem. Przyjaźniliśmy się od 45. Był szczęśliwy. Nie wstydził się tego, kim był i co widział. Dużo pił, ale jeszcze więcej znosił. Nie miał żadnego powodu, by się wieszać. Nie zrobiłby tego. Proszę zanotować, że wysłuchawszy wszystkich zeznań pod przysięgą, ja, pełniący z dekretu Jego Wysokości urząd koronera w hrabstwie Somerset, rozpatrzyłem możliwe przyczyny śmierci Michała Łobody alias Iwana Kliwozierczewa. Orzekam, że przyczyną było samobójstwo przez powieszenie. Jednocześnie zamykam posiedzenie. Przyjmie pan taki wyrok? Muszę. To już tylko kolejne pospolite samobójstwo. A te listy z portfela? Nie pokazano nam ich. Nie odczytali ich. Bez urazy, ale gdyby się pan nie mieszał, nie byłoby takiej potrzeby. Przykro mi, panie pułkowniku,
Myślałem, że postępuję słusznie. Doprawdy? Wciąż mam to. Samo zeznanie jest nic nie warte. Mogą go nie przyjąć w sądzie, ale nadal mogę nagłośnić sprawę. Czy to nie wystarczy? Tak, ale mam związane ręce. Powiedziano nam wprost, że gazety są zniechęcane do podejmowania tego tematu. Niestety muszę wyjść. Nie zasłużył na to. Był dobrym człowiekiem. Tak mi przykro. Naprawdę. Nie waż się odchodzić. Jesteś tak samo winny jego śmierci jak ja. Słuchałeś głosu sumienia. Ja też. To nie koniec. Zeznanie. Rozwodzimy się. W chwili śmierci Stephena moje życie zmieniło się bezpowrotnie. Jego odkrycia zniszczyły wszystko, w co wierzyłam. Postanowiłam dokończyć jego dzieło.
wydrukować jego reportaż oraz zeznanie Michała Łobody, ostatniego świadka mordu niezliczonych Polaków pod Katyniem. Nie liczy się już ryzyko ani czas. Nie zostaną zapomniani, a ich historia wyjdzie na jaw. Przepraszam, panie pułkowniku. Właśnie przesłano do pana zamianki. Ostatni świadek, prawda o masakrze w Katyniu. Komisja uznaje, że za masakrę bez wątpienia odpowiada Związek Sowiecki. W 1990 roku prezydent Gorbaczow przyznał, że Związek Sowiecki był odpowiedzialny za mord na polskich jeńcach wojennych w Katyniu w 1940. Nigdy nikogo nie osądzono. Ujawnione w 2012 roku dokumenty dowiodły, że rząd Stanów Zjednoczonych zataił informacje dowodzące winy ZSRR. Rząd brytyjski nigdy nie obarczył ZSRR winą za zbrodnię katyńską. Film jest dedykowany 22 tysiącom polskich ofiar mordu w Katyniu oraz osobom, które zamordowano w kolejnych latach, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Pamięci mojego dziadka, pułkownika Wojciecha Stanisława Wójcika. Nagranie wersji polskiej Studio MR Sound. Tekst Piotr Kacprzak, czytał Maciej Górowski.